Jak cię widzą, tak cię piszą. A skoro widok i funkcjonalność woła o pomstę do nieba, to i opinia w najgorszej wersji niesie się daleko. Podróżni, którzy już pokonają wewnętrzne przekonanie, że Suwałki są na końcu świata i zdecydują się przyjechać do miasta lub w jego okolice, niewątpliwie pierwszy kontakt zapamiętają na długo. Suwalski dworzec PKP pozostaje w dużym dysonansie estetycznym z resztą miasta, ale to pierwsze wrażenie po wyjściu z pociągu naprawdę trudno zatrzeć. O inicjatywę, kolokwialnie mówiąc popchnięcie sprawy remontu dworca kolejowego, poprosił prezydenta miasta przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec. To jest nasz dworzec. Dworzec kolejowy z jednej i z drugiej strony, który tylko z daleka potrafi wyglądać przyzwoicie, chociaż jest XIX-wieczny, historyczny i wydawałoby się piękny. Dworzec, który nie ma parkingów, a dzisiaj o tym było dużo mowy. Dworzec, który nie ma ławek. Dworzec, który elewację ma w stanie fatalnym, a drzwi prowadzące z jednej i z drugiej strony po prostu o pomstę do nieba wołają. Funkcjonalność tego przybytku również pozostawia wiele do życzenia. Wewnątrz poczekalni, dwie ławki, toaleta w innym obiekcie to z pewnością nie walory. Obrazu nędzy i rozpaczy dopełnia fakt, że na dworcu od 14 lat nie można kupić biletu. Finalny efekt jest taki, że zarówno przyjeżdżając, jak i opuszczając miasto koleją, we wspomnieniach turystów podróżujących koleją najbardziej trwały jest ten obrazek jak z horroru.